Dzień dobry Państwu. Jeżeli chodzi o nasze wynagrodzenia, to jak wiemy od początku roku zostało narzucone przez rząd najniższa krajowa, czyli 2600 zł. I pan dyrektor nie podniósł nam do tej najniższej krajowej pensji, twierdząc, że dostajemy dodatek celowany, tak zwany dedykowany bezpośrednio dla ratowników, ale to są pieniądze przeznaczone z Ministerstwa Zdrowia, wypłacane przez Fundusz Zdrowia, a dyrektor jest tylko pośrednikiem w wypłacaniu tych pieniędzy. Pan dyrektor doliczył te pieniądze do naszej podstawy. Według naszych opinii i opinii, które żeśmy otrzymali między innymi z ministerstwa, te pieniądze są celowane i nie powinny być doliczane do naszej podstawy. Dodatkowo pan dyrektor ma tak zwaną siatkę płac, która została podpisana jeszcze za poprzedniego dyrektora ze związkami. W tej siatce płac jest dodatek stażowy tak zwany, czyli za przepracowane lata powyżej 20 lat dyrektor powinien nam doliczać jeszcze dodatkowo pieniądze. Tego też nie wprowadził i tego nie wypłaca, więc no, każdy z ratowników nie dostał tej najniższej krajowej. Mówimy o pracownikach tylko i wyłącznie etatowych. No i cały czas się borykamy z tym problemem. Pan dyrektor powiedział, że mamy narzędzia prawne, możemy iść albo do sądów, albo do Państwowej Inspekcji Pracy. I poszliście? Tak, my konsultowaliśmy się z Inspekcją Pracy, jesteśmy już przygotowani do złożenia skargi, no i czekamy na kontrolę. Czy ile średnio zarabiacie, tak? No ja mam po 30 latach pracy 2400 chyba 40 coś złotych podstawy. Czyli tej najniższej krajowej nie mam, nie? Za niedzielę, za nocki, ale to... Nie. Chodzi mi o podstawę, tak? Bez dodatkowych pieniędzy za... No plus jeszcze dodatek stażowy, ten, który wynika z siatki płac, tak? Więc ja jeszcze powinienem mieć... Z tym dodatkiem nawet nie ma. Nie 2600, a 2730 według tej siatki płac. A mam 2400 zł. Pan dyrektor unika wypłacenia nam należytych nam pieniędzy.